Drodzy siostry i bracia, na początku chciałbym ucieszyć się, że jesteście i podziękować wam, że jesteście. Pomimo późnej pory i pomimo tego, że ta liturgia Wigilii Paschalnej trwa bardzo długo, stosunkowo długo, a jednak jesteście, to bardzo dobrze, że jesteście. Dlaczego? Dlatego, że to, w czym uczestniczymy, czyli Wigilia Paschalna, to jest najważniejsza liturgia w całym roku liturgicznym. Nazywa się ją nawet Matką wszystkich Wigilii. I ta liturgia jest bardzo bogata, dlatego też jest długa. Właściwie to składa się ona z czterech, a nawet pięciu części. Jesteśmy dopiero na drugiej części. Liturgia dzisiejsza, liturgia Wigilii Paschalnej składa się z liturgii światła. To, co było tam, rozpoczęło się przed Kościołem, kiedy był poświęcony ogień, od którego został zapalony paschał. Bardzo ważne jest, ażeby ta liturgia rozpoczęła się o zmroku, żeby było ciemno. Po co? Po to, żebyśmy uświadomili sobie tę prawdę, że Chrystus jest naszym światłem. On sam o sobie powiedział: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światło życia. Druga część tej liturgii dzisiejszej to jest liturgia słowa. Właśnie jesteśmy w trakcie tej drugiej części, bardzo rozbudowana, jak słyszeliśmy, ale też bardzo piękna. Obfita w treść Słowa Bożego, począwszy od Starego Testamentu, od momentu stworzenia, a poprzez całą historię zbawienia, aż do Ewangelii Zmartwychwstania. Trzecia część liturgii, która jeszcze przed nami, to jest liturgia chrzcielna. Czwarta część to liturgia eucharystyczna. I ewentualnie piąta część, procesja rezurekcyjna. Tę piątą część zostawimy już na poranek. Drodzy, więc ta liturgia dzisiejsza, liturgia Wigilii Paschalnej jest, jak mówię, bardzo bogata, bardzo rozbudowana i dlatego nie jest łatwa. Zarówno do uczestnictwa, nie? Bo niektórzy mówią: tak długo, proszę księdza, czy to musi trwać tak długo? Ale też nie jest łatwa w przyjęciu, w takim zrozumieniu. Więc drodzy, trzeba by do tej liturgii dobrać klucz i ona się wtedy staje bardziej zrozumiała. I ja tak sobie myślę, drodzy, i chyba mam rację, że kluczem do dzisiejszej liturgii, żeby ją zrozumieć, jest Chrzest Święty. Jest chrzest. Centralną częścią Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna. Właściwie wszystko to, co przed nią było, czyli liturgia światła, liturgia słowa, do niej prowadzi i to, co będzie po niej, liturgia eucharystyczna, też jakby ją dopełnia. Liturgia chrzcielna. Dlaczego, drodzy? Dlatego, że był taki czas w historii Kościoła, kiedy chrztu udzielano tylko podczas liturgii Wigilii Paschalnej, w której uczestniczymy. Tylko w czasie Wigilii Paschalnej udzielano chrztu. Dzisiaj już tak nie jest, a szkoda. Bo właśnie Wigilia Paschalna jest najlepszym miejscem do
przyjęcia chrztu. Kiedyś właśnie tutaj katechumeni, którzy byli przygotowywani dłuższy czas do przyjęcia chrztu, właśnie w czasie Wigilii Paschalnej ten sakrament chrztu otrzymywali. Ale drodzy, no, to już się dzisiaj rzadko zdarza, chociaż szkoda. Może przyjdzie taki czas, myślę, że przyjdzie, kiedy będziemy chrzcili znowu dorosłych, bo coraz mniej dzieci otrzymuje chrzest. Poganiejemy, znaczy laicyzujemy się. I przyjdzie taki czas, że znowu większość ochrzczonych to będą dorośli, którzy przyjmą ten sakrament świadomie. Ale drodzy, właśnie nie tylko tutaj udzielano, no nie mamy tego sakramentu chrztu, ale w czasie tej Wigilii my wszyscy odnowimy swój sakrament chrztu. Odnowimy. I drodzy, to jest bardzo ważne wydarzenie, to odnowienie przyrzeczeń chrztu. Dlatego mamy świecę ze sobą i dobrze, gdyby dzisiaj miał każdy świecę. Bo w czasie naszego chrztu po raz pierwszy została zapalona świeca chrzcielna, nasza świeca. Od paschału, który symbolizuje dzisiaj Chrystusa. Światłość świata. Więc drodzy, bardzo dobrze, że odnowimy to przyrzeczenie chrzcielne. Dlaczego bardzo dobrze? Dlatego, drodzy, że my wszyscy, ja także i większość dzisiaj jeszcze, większość otrzymuje chrzest w momencie niemowlęctwa. Czyli otrzymujemy go nieświadomi tego, co otrzymujemy. I naszym zadaniem, drodzy, właściwie celem życia chrześcijańskiego jest uświadomienie sobie tego i odkrycia tego, co otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Właściwie można powiedzieć, że cała nasza formacja chrześcijańska polega na tym, że żeby odpakować tę paczkę, ten prezent, jakim jest sakrament chrztu. Różnie to bywa. Myślę, drodzy, że często jest tak, że ta paczka jest cały czas zapakowana czy nierozpakowana. Bardzo wielu chrześcijan, którzy przyjęli sakrament chrztu, tak jak my wszyscy w większości, myślę, w momencie dzieciństwa w ogóle sobie nie uświadamiamy, nie żyjemy bogactwem chrztu świętego, tego, co otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Drodzy, jednym z warunków wzrostu chrześcijańskiego jest po pierwsze świadomość właśnie. Dlatego jest potrzebna katecheza, drodzy, katecheza. I potrzebna jest, drodzy, katecheza mistagogiczna. Co to znaczy katecheza mistagogiczna? Katecheza mistagogiczna to jest katecheza, która nam wyjaśnia obrzędy liturgii, w której uczestniczymy. Bardzo wielu ludzi uczestniczy w liturgii, w ogóle jej nie rozumiejąc. I dlatego się nudzą na niej. Co ten ksiądz tam robi? Dlaczego on tak długo gada? A w ogóle po co to tam pali te świece czy coś tam? Nie? Patrzę na zegarek. Więc drodzy, potrzebujemy katechezę mistagogiczną, żeby sobie zrozumieć. My wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby w liturgii uczestniczyć świadomie i rozumnie. No właśnie, ale żeby uczestniczyć w liturgii świadomie i rozumnie, my musimy rozumieć, co się w tej liturgii dzieje. Co się dzieje, co się dokonuje. Dopiero wtedy, drodzy, możemy to przyjmować, kiedy my to rozumiemy. Kiedy tego nie rozumiemy, to często jest to jakiś hokus pokus. Najlepiej rozumiemy święconkę. Bo wtedy są wszyscy, wiedzą, po co przychodzą. Nawet tak, że księdza nic nie kropnęło. Dzisiaj miałem taką sytuację, więc musiałem poprawić. Więc drodzy, świadomie i rozumnie,
Dlatego potrzebujemy katechezy mistagogicznej. Ja spróbuję trochę wyjaśnić dzisiejszą liturgię. Już próbuję. To nie jest łatwe, drodzy, ponieważ liturgia jest obrzędem znaków, które my powinniśmy widzieć i rozumieć i przez wiarę się na nie otwierać. A i myślę, że to nam lepiej wychodzi, coraz lepiej w tej parafii, z czego się bardzo cieszę. Drugim warunkiem, drodzy, uczestniczenia w liturgii, owocnego uczestniczenia, jest czynne uczestnictwo. Czynne. Ja w liturgii nie powinienem być bierny. A kiedy jestem czynny, drodzy? Wtedy, kiedy w tej liturgii też spełniam jakieś zadanie. Okazuje się, że każdy z nas jest wezwany do wypełnienia, do spełnienia tych zadań, które ta liturgia ma. I dzisiaj, drodzy, z tej racji, że ta liturgia Wigilii Paschalnej jest bardzo rozbudowana, zobaczcie, że jesteśmy świadkami no właśnie tego drugiego warunku, czynnego uczestnictwa w liturgii. Zobaczcie, jak to ubogaca liturgię. Ileż tu osób było, począwszy od rozpalenia ognia, po przyniesienie tych wszystkich rzeczy tam. Ktoś musiał przynieść mikrofon, ktoś latarkę, nie? Ktoś tam świecę do odpalenia. Ktoś mszał. Wy macie świece, nie? Wchodzimy do świątyni. Ktoś tu, ministranci odpalają. Zobaczcie. Czytania. Psalmy. Zobaczcie, jak dzisiaj ile osób brało udział w tych czytaniach. I pięknie podziwiamy, jak pięknie czytają, śpiewają. I będzie dalej, drodzy, za chwilę liturgia chrzcielna. Chodzi o to, drodzy, żebyśmy czynnie uczestniczyli. Angażowali się w liturgię. Każdy z nas ma różne dary i talenty, które powinniśmy dawać Kościołowi na służbę. Wtedy, drodzy, my w tej liturgii uczestniczymy właśnie czynnie i mamy szansę ją zrozumieć i uczestniczyć w niej świadomie. To znaczy zbierać jej owoce. Zbierać jej owoce. Uświęcać się, bo taki jest cel liturgii. Nasze uświęcenie. Ono zależy, drodzy, od wiary. Jest uczestniczenie, w tym uczestniczeniu czynne jest uczestniczenie takie aktywne, zewnętrzne, ale też wewnętrzne, drodzy. Jest wiele gestów wewnętrznych, w których my powinniśmy też uczestniczyć w liturgii. Mówiłem na przykład w czasie Wielkiego Czwartku o tym, że powinniśmy w czasie mszy świętej składać siebie w ofierze. Na przykład są takie osoby, które uczestniczą w Eucharystii, które nie mogą przyjmować komunii, nie? Z różnych względów, no albo się nie wyspowiadali, są w stanie grzechu ciężkiego, albo z różnych przyczyn. Istnieje coś takiego jak komunia duchowa. Nie mogę przyjąć komunii sakramentalny, to znaczy no, w taki sposób rzeczywisty, ale duchowo wzbudzam pragnienie. Czynnie, świadomie i rozumnie. Więc drodzy, troszkę wyjaśnię tę liturgię, to już wyjaśniam, liturgia światła. Chrystus mówi o sobie, właśnie ja jestem światłość świata. Bardzo ważne jest, drodzy, żebyśmy tutaj wprowadzili paschał do ciemnego kościoła, bo tylko w ciemności my doceniamy światło, jakim jest Chrystus. A potem odpalenie świec, naszych świec, bo drodzy, to my mamy od Chrystusa to światło, w którym możemy wprowadzać w życie, wiedzieć, którędy iść. To On nam mówi, jak powinniśmy żyć, jakie przykazania, co jest wolą Bożą. Dlatego tak ważne jest, drodzy, żeby czytać Słowo Boże, poznawać Chrystusa. Powiedziałem, drodzy, że kluczem do tej liturgii Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna. Rzeczywiście to, co nas czeka, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Zobaczcie, drodzy, że wszystkie dzisiejsze czytania, wszystkie, do tej pory było ich 9. Wszystkie, no może Ewangelia tak niekoniecznie wprost, ale wszystkie one mówiły jakoś o tym, czym jest chrzest. Nie wiem, czy zauważyliście. Także w modlitwie, która była po każdym psalmie, odnosiło się to do czytań.
Prawie każda modlitwa, którą wypowiadałem jako kapłan tutaj, odnosiła się do chrztu. Nie? Mówiła, odkrywaliśmy bogactwo chrztu. Począwszy od pierwszego czytania, które było o stworzeniu świata. Drodzy, czym jest chrzest? Chrzest jest stworzeniem człowieka na nowo. Bóg stwarza nas na nowo od momentu przyjęcia chrztu świętego. Stajemy się dziećmi Bożymi, na nowo nas stwarza, ponieważ nasz stary człowiek powinien umrzeć, a Chrystus chce, żebyśmy powstali. Poprzez przejście przez, nie, później ofiara Abrahama, drodzy, chrzest to też jest właśnie złożenie siebie Chrystusowi, Bogu w ofierze. Panie, posługuj się mną. Chcę iść za Tobą, chcę Ci ufać, tak jak Abraham i chcę się składać w ofierze, tak jak Izaak zgodził się na to, żeby złożyć siebie w ofierze jako syn Abrahama. To była zapowiedź już ofiary Chrystusa, ale my tutaj w chrzcie, drodzy, jesteśmy z tego wyzwani poprzez przejście przez Morze Czerwone. Było trzecie czytanie. Chrzest, drodzy, dla nas to takie przejście przez Morze Czerwone. Z niewoli Egiptu szli Izraelici do ziemi obiecanej. My też z niewoli grzechu, bo chrzest gładzi wszystkie grzechy. Idziemy do ziemi obiecanej, bo na chrzcie mamy obiecane życie wieczne. Przechodzimy. Szatan zostaje w chrzcie pogrzebany, tak jak wojska Faraona w Morzu Czerwonym. A potem, drodzy, Bóg zawiera z nami przymierze w czasie chrztu, tak jak zawierał z ludem, który sobie wybrał. I o tym mówiły czytania z proroków, z Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Barucha. Przymierze. Chrzest to przymierze, nasze przymierze z Bogiem. I ten piękny fragment, drodzy, listu do Rzymian, wprost mówiący o chrzest. Czym jest chrzest, drodzy? Mówiłem, że kiedyś chrztu udzielano tylko w Wigilię Paschalną. Taki czas był w Kościele. I drodzy, ten chrzest najczęściej, a właściwie zawsze, wtedy, w tamtym czasie, udzielano przez zanurzenie. Była chrzcielnica, która była basenem. I taki chrześcijanin, katechumen, kandydat do chrztu wchodził i się zanurzał trzy razy. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i się wynurzał. I Syna zanurzał się i wynurzał. I Ducha Świętego. I zobaczcie, drodzy, co oznacza to zanurzanie się i wynurzanie. To jest udział, drodzy, w patrze Jezusa. Jezus nas zbawił przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I my przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa i zostaliśmy wskrzeszeni do życia, życia Bożego, do nowego życia. Czy mamy tego świadomość? Co to znaczy? To znaczy, drodzy, że to umieranie staremu człowiekowi powinno się dokonywać przez całe nasze życie. My wciąż mamy umierać jako ochrzczeni, umierać dla grzechu i zmartwychwstawać do nowego życia. Czyli do życia Bożego. Chrzest ma się cały czas aktualizować w nas, ma się cały czas dokonywać. Pomaga nam w tym spowiedź święta, bo ona jest śmiercią dla grzechu. Kiedy tylko rozeznam, że jest we mnie grzech, powinienem od razu się zanurzać, uśmiercać grzech, bo jestem na nowo stworzony, jestem dzieckiem Bożym, jestem powołany do życia wiecznego, a nie wejdę do życia wiecznego, kiedy godzę się na grzech, kiedy żyję w grzechu. Bo to jest zaprzeczeniem chrztu, który otrzymałem. I Ewangelia o zmartwychwstaniu. Bo chrzest, drodzy, jest udziałem w życiu Pana. Myśmy już duchowo zmartwychwstali. Kiedyś to się dopełni, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie. Czekamy. Wigilia też jest czekaniem, drodzy, bo my czekamy na Chrystusa. Mamy nadzieję, że przyjdzie może dzisiaj. Po raz drugi. Może paruzja nastąpi. O, proszę księdza, tylko nie to. Więc drodzy, właśnie to jest chrzest. I to była ta liturgia, słowa, która właśnie nam miała uświadomić chrzest.
I za chwilę, drodzy, rozpoczniemy liturgię chrzcielną, właśnie centralną część Wigilii Paschalnej, dzisiejszej Wigilii Paschalnej. I drodzy, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i zrobimy to każdy z nas indywidualnie, bo ja zapytam, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, a ty odpowiesz? Wierzę, tak? A potem zapytam, zobaczcie, każdy z was będzie odpowiadał indywidualnie, osobiście, ale jako wspólnota, jako Kościół będziemy też mówić wspólnie, razem, tak? Bo wspólnie razem powiemy wierzę. Ale drodzy, chcę zwrócić na to uwagę, że do właściwego wzrostu życia chrześcijańskiego, w ogóle do postępu, do formacji duchowej, bardzo ważna jest moja osobista decyzja. Tak, chcę być chrześcijaninem. Wybieram, potwierdzam swój chrzest. Nie wyrzekam się niego, potwierdzam. Tak, chcę być chrześcijaninem. Chcę dzisiaj publicznie wyznać, wierzę w Boga, wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie żywy odwieczny. Ja w to wszystko wierzę. Drodzy, to jest bardzo ważne, dlatego że wielu z nas nie ma okazji do potwierdzenia swojego chrztu. Ja muszę wam powiedzieć, że moje nawrócenie, takie powtórne nawrócenie, znaczy jako chrześcijanin nawrócenie, właściwie dokonało się wtedy, kiedy publicznie po raz pierwszy przed innymi wyznałem swoją wiarę, potwierdziłem swój chrzest. Nigdy do tej pory tego nie robiłem, miałem wtedy 19 lat. I po raz pierwszy, słuchajcie, potwierdziłem publicznie swój chrzest. Wobec innych powiedziałem, wierzę w Boga, wierzę w Chrystusa, i wierzę w Kościół, w Ducha Świętego. Słuchajcie, to było dla mnie takie trudne, niełatwe, bo ja musiałem się określić. Musiałem sobie odpowiedzieć, potwierdzić swój chrzest. I drodzy, my mamy dzięki Wigilii Paschalnej okazję właśnie do corocznego potwierdzenia naszego chrztu. To jest bardzo ważne. Jest taki wiersz, słowa są takie, dokonawszy na wieki wybór, każdej chwili potwierdzać muszę, wybierać muszę. My wciąż musimy potwierdzać swój chrzest. Tak, chcę być chrześcijaninem, a przed potwierdzeniem wyrzekamy się grzechu. Bo też trzy razy zapytam, czy wyrzekasz się? I ty odpowiesz, wyrzekam się, nie? Co to znaczy wyrzekam? Nie chcę grzechu. Ja nie chcę w nim żyć, on mnie dotyka, ale ja go nie wybieram. Ja się go wyrzekam. Boleję nad tym, że wciąż jestem grzeszny. Boleję nad swoimi wadami. Proszę księdza, czy tam w ogóle? Wciąż je mam. Nie chcę ich. Nienawidzę ich. Nie chcę cię. Zły duchu, szatanie, grzechu. Nie chcę cię. Co prawda, wciąż grzeszymy. Ale to jest bardzo ważne, drodzy, żeby wiedzieć, że ja tego nie chcę. Wyrzec się. Bo wielu mówi tak, co, że księdza, świętym nie będę. Już nie przesadzę. Niech ksiądz nie przesadza. Nie będę zakonnikiem. I w ten sposób, drodzy, my właściwie to tak żyjemy byle jak. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, chcę cię wyrzucić z moich ust. Bardzo wielu chrześcijan godzi się na letniość. I są letni, bo się godzą na letniość. I nie są znakiem. Więc, drodzy, liturgia chrzcielna to potwierdzenie. I ta liturgia chrzcielna, drodzy, dopiero nas prowadzi do liturgii eucharystycznej. Dlaczego? Dlatego, że kiedy tego chrztu udzielano w czasie Wigilii Paschalnej, katechumeni, czyli dorośli kandydaci do chrztu, zresztą nie tylko dorośli, dzieci także, przygotowywali się dość długo do chrztu. Był taki czas, że do chrztu się przygotowywano 3 lata dorośli. 3 lata. Wtedy stawali się dorosłymi, dojrzałymi chrześcijanami. A dzisiaj, proszę księdza, po co te nauki przedchrzcielne? Czy to musi być?
Niech nam ksiądz ochrzci dziecko, nie? A potem na chrzcie jest pytanie, drodzy rodzice, prosząc o chrzest, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania waszego dziecka w wierze. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Co mamy powiedzieć? Tak. Tak, tak. A potem widzimy, jak wychowują. Nie? W Czerwieńsku, w czwartej klasie, jednej czwartej klasie, po Komunii Świętej, pięcioro dzieci wypisano z religii. Rodzice. No. Więc, ale jak ci katechumeni przygotowywali się do chrztu, to oni w Eucharystii, drodzy, to znaczy we mszy świętej, uczestniczyli tylko do liturgii Słowa Bożego. Kiedy się rozpoczynała Eucharystia, wyprowadzano ich z kościoła, ponieważ jako nieochrzczeni nie mieli prawa uczestniczyć jeszcze w Eucharystii. To chrzest daje nam prawo do uczestnictwa w Eucharystii i do spożywania jej owoców. To dlatego, że jesteśmy ochrzczeni, możemy, drodzy, korzystać z daru Eucharystii. Więc chrzest nas prowadzi do Eucharystii. Dzisiaj to będzie właśnie, za chwilę rozpoczniemy liturgię chrzcielną, a potem liturgię Eucharystii. I na końcu, drodzy, jutro rano będzie procesja rezurekcyjna. Ogłosimy tę prawdę, że Chrystus zmartwychwstał. Ucieszymy się tym, że jesteśmy chrześcijanami, że przeżyliśmy Wielki Post i to Triduum Paschalne. Uświadomiliśmy sobie swoją godność, swoją chrześcijańską tożsamość. I dzisiaj słyszeliśmy, jak Izraelici zostali wyprowadzeni z Egiptu, to śpiewali radosną pieśń z Mojżeszem. Był to Psalm trzeci. Więc ta procesja rezurekcyjna jest taką radosną pieśnią, takim dopełnieniem tego wyprowadzenia z Egiptu i wprowadzenia do ziemi obiecanej. Więc drodzy, to tak trochę, żebyśmy zrozumieli, jeszcze raz naprawdę cieszę się, że jesteście i to trochę musi potrwać. Ale drodzy, to jest bardzo ważne. Ponieważ, drodzy, dzisiaj przeżywamy czas kryzysu i ostatnio słyszałem, takie to już ostatnie moje zdanie, takie zdanie słyszałem, że w czasach kryzysu, drodzy, są dwa wyjścia. Albo iść w głąb, albo uciec. Albo pogłębić, albo zostawić. I dzisiaj, kiedy chrześcijaństwo, katolicyzm w Polsce jest w kryzysie, bo to widzimy, są dwa wyjścia. Albo zostawić, uciec i wielu tak robi. Ja dam sobie spokój z tym chrześcijaństwem. Albo pogłębić. A pogłębienie, drodzy, no nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Trzeba się wdrażać w naszą tożsamość chrześcijańską, w to, kim naprawdę jesteśmy jako chrześcijanie. Amen.